Większość komórek w naszym ciele zachowuje się jak dobrze obywatele komórkowego społeczeństwa. Znaczy to m.in., że wtedy, kiedy komórka czuje, że wokół niej znajduje się dużo sąsiadów i nie ma miejsca na to, żeby rosnąć, to po prostu rosnąć przestaje. Innymi słowy, wtedy, kiedy jej błona komórkowa styka się z błonami komórkowymi innych komórek, jej sąsiednich, to jej wzrost jest zahamowany. Nazywamy to inhibicją kontaktową. Zapiszę dla Ciebie tą nazwę. Inhibicja kontaktowa. Czyli wtedy, kiedy jest kontakt między komórkami, przestają one rosnąć. Co więcej, jeżeli komórka, mówiąc kolokwialnie, czuje, że coś jest z nią nie w porządku, jest w jakiś sposób uszkodzona i nie powinna już dalej się rozrastać, to doprowadza do tego, że sama się eliminuje. Na skutek tego, że w jej wnętrzu przekazywany jest sygnał o tym, że nie nadaje się ona już za bardzo ani do tego, żeby się dzielić na kolejne komórki, ani do tego, żeby współpracować z innymi komórkami w tkance, którą tworzy, to ulega eliminacji. I to w bardzo eleganckim procesie, który nazywamy apoptozą. Zapiszę to dla Ciebie apoptoza. Apoptoza to tak zwana programowana śmierć komórki. Bardzo elegancka śmierć, dlatego że komórka przygotowuje się do tej śmierci, przechodząc przez kolejne bardzo uporządkowane etapy, także żadne toksyny i żadne szkodliwe substancje, które mogłyby się z niej wydobyć, nie wylewają się na zewnątrz i nie niszczą tkanki, która jest wokół takiej komórki, która apoptozie ulega. Ale niestety nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem i zdarzają się takie przypadki, że komórka mimo uszkodzeń nie przechodzi apoptozy. Może tak być właśnie dlatego, że uszkodzone są w niej geny, które będą odpowiedzialne za powstawanie białek. Które do apoptozy powinny doprowadzać. Może także być taka sytuacja, że komórka nie będzie reagowała na sygnały mówiące o tym, że wokół niej znajdują się inne komórki i powinna przestać rosnąć, i będzie dalej rosła w sposób niekontrolowany. A najgroźniejsze z tego wszystkiego jest to, że taka nieumierająca i niekontrolowanie rosnąca komórka przechodzi Podziały komórkowe, czyli z jednej takiej komórki, z którą jest coś bardzo mocno nie tak, robią się w procesie mitozy dwie, a potem cztery, a potem więcej i więcej i więcej. Jeszcze bardziej zaburzony proces może nastąpić wtedy, kiedy w takiej komórce zniszczone są geny, uszkodzone są geny, które są odpowiedzialne właśnie za podziały komórkowe. I zamiast zacząć dzielić się wolniej, albo nie dzielić się wcale, taka komórka dzieli się jak szalona. Za chwilę opowiem Ci o tym po kolei. Chciałam Ci tylko powiedzieć, że takie sytuacje, kiedy komórka jest w jakiś sposób uszkodzona, kiedy komórka mimo tego, że jest uszkodzona, nie umiera, nie reaguje na to, że wokół niej są inne komórki, i jeszcze do tego w sposób niekontrolowany się dzieli, może doprowadzić do powstania nowotworów. Bo takie komórki, które właśnie mają tę zdolność bardzo intensywnych podziałów i jest z nimi coś bardzo nie tak pod względem genetycznym, nazywamy komórkami nowotworowymi. To są komórki, które zazwyczaj już nawet swoim wyglądem i swoim funkcjonowaniem różnią się od komórek, które otaczają je w tkance, którą tworzą. Tutaj masz zdjęcie spod mikroskopu, na którym wybarwione są komórki, i dwoma czarnymi strzałkami zaznaczone są zbiory komórek nowotworowych. To są tak naprawdę małe guzy nowotworowe w tkance. Zobacz, jak bardzo one różnią się już nawet swoim wyglądem od reszty komórek, które je otaczają. Pamiętasz może, jak opowiadałam Ci w czasie jednego z filmów dotyczącego naszego DNA, jak częste są uszkodzenia materiału genetycznego w komórkach eukariotycznych, czyli takich, które mają w sobie jądro. Takich uszkodzeń w ciągu jednej doby powstaje w komórkach eukariotycznych od tysiąca do miliona. To jest ogromna liczba. Tyle powstaje uszkodzeń. One mogą zostać naprawione przez specjalne systemy naprawcze, ponieważ mamy. W naszym genomie takie geny, które są odpowiedzialne za naprawianie uszkodzeń w naszym materiale genetycznym, ale nie wszystkie zostaną naprawione. I te, które nie zostaną naprawione, mogą powodować, że powstanie mutacja. Mutacja powstaje wtedy, kiedy taka zmiana, takie uszkodzenie DNA zostaje utrwalone w procesie replikacji, który już wiesz, jak przebiega. I jeżeli mamy taką mutację, to właśnie mutacja może doprowadzić do powstania takiej komórki, z którą jest coś nie taka. Jeżeli będziemy mieli pecha i ta mutacja będzie powodowała na przykład to, że komórka nie będzie przechodzić prawidłowo apoptozy, nie będzie normalnie ulegać inhibicji kontaktowej i będzie się mnożyć w sposób niekontrolowany, ponieważ przecież za wszystkie te procesy odpowiadają białka, które są produkowane w efekcie ekspresji określonych genów to może dojść do tego, że powstaną nowotwory. Jeżeli jeszcze dodać do tego, jak często błędy w naszym DNA się w ogóle pojawiają i do tego, że systemy naprawcze nie są niestety idealne, to jak dużo mamy komórek i jak dużo powstaje ich nowych każdego dnia, to liczby robią się naprawdę bardzo, bardzo duże. W naszym ludzkim organizmie dziennie powstaje aż 100 razy 10 do 9... Nowych komórek. Tyle nowych komórek, aż powstaje w naszym organizmie. Każdego jednego dnia, to wyobraź sobie, ile błędów może powstać podczas replikacji DNA, która musi poprzedzić procesy mitozy. Prowadzące do powstawania tych nowych komórek, dodając jeszcze do tego tempo błędów i to, jak dużo takich błędów dziennie w naszych komórkach się pojawia, to mamy jakieś zastraszające liczby. Spójrz, spójrz na tę liczbę. To jest 100 razy 10 do, do 9. To jest znacznie więcej niż mamy ludzi na świecie, bo przecież ludzi na świecie mamy 7 miliardów. To znaczy, że to jest 7 razy 10 do 9. To ogromne liczby. Na pewno rozumiesz już teraz, dlaczego systemy naprawdę DNA są tak strasznie ważne i bez nich nie bylibyśmy w stanie funkcjonować jako organizm, nasze komórki nie byłyby w stanie funkcjonować tak, jak funkcjonują. Dlatego oprócz tych spraw, o których już Ci wcześniej mówiłam, a właściwie zaburzenia tych procesów, jakimi są apoptoza, inhibicja kontaktowa i podziały komórkowe, bardzo poważną przyczyną powstawania nowotworów są mutacje właśnie w genach odpowiedzialnych za powstawanie białek, które ratują i naprawiają nasz DNA. To jest kolejna bardzo poważna przyczyna powstawania nowotworów, jeżeli mutacja w takim genie naprawczym się pojawi, dlatego że jeżeli nie będzie sprawnie działających systemów naprawy naszego DNA, to będzie lawinowo doprowadzało do tego, że mutacje będą powstawały także w innych genach kolejnych i kolejnych i kolejnych, dlatego że po prostu nie będzie prawidłowo działała ich naprawa. Wiemy już mniej więcej, o co chodzi z powstawaniem komórek nowotworowych. Teraz zastanówmy się przez chwilę, jak dochodzi do tego na poziomie genetycznym. Chciałam Ci zaproponować poznanie dwóch bardzo istotnych terminów, jeżeli chodzi o geny związane z powstawaniem nowotworów. Wiemy już, że bardzo jest źle, jeżeli są geny, które. Powodują, że nieprawidłowo będzie przebiegał proces apoptozy, czyli programowanej śmierci komórki wtedy, kiedy coś pójdzie źle. Wiemy już, że bardzo jest źle, jeżeli komórka nie reaguje na to, co się dzieje wokół niej, w jej środowisku i niekontrolowanie się rozrasta. Jest absolutna katastrofa wtedy, kiedy mamy do czynienia z sytuacją, kiedy geny naprawy DNA nie działają tak, jak powinny. Ale są jeszcze dwie inne, bardzo ważne grupy genów, odpowiedzialne za to, co dzieje się w czasie, podziałów komórkowych i przygotowania komórki do procesu podziałów komórkowych. Najpierw opowiem ci o pierwszej z tych grup, które nazywamy protoonkogenami. Proto onkogeny. Protoonkogeny to są takie geny, które są odpowiedzialne za to, żeby mówiąc kolokwialnie, napędzać proces podziałów komórkowych. I jeżeli wszystko jest w porządku, to to napędzanie procesu podziałów komórkowych dzieje się wtedy, kiedy jest potrzebne, a wtedy, kiedy nie jest potrzebny podział komórkowy, to się po prostu nie dzieje. Jeżeli mamy do czynienia z uszkodzeniem protoonkogenów, to tak jakby wcisnąć do oporu pedał gazu. Bez żadnej kontroli komórka zaczyna się dzielić, niezależnie od tego, czy to jest potrzebne, czy to jest niepotrzebne. Po prostu dzieli się w sposób bardzo szybki i bardzo niekontrolowany. Drugą grupą genów, o której trzeba tutaj koniecznie wspomnieć, są geny nazywane czasami supresorami nowotworów, albo inaczej, antyonkogenami. Antyonkogeny to geny, które są odpowiedzialne za powstawanie białek, które są hamulcami podziałów komórkowych. Jeżeli z kolei z antyonkogenem stanie się coś nie w porządku, to tak, jakby w naszym aucie zepsuł się hamulec i efekt jest dokładnie taki sam, jak wtedy, kiedy wciśniemy pedał gazu do oporu. Czyli protoonkogeny to geny, które ze swojej natury działają promująco, jeżeli chodzi o podziały. Komórkowe, mają doprowadzać właśnie do tego, żeby podziały komórkowe zachodziły. Tylko jeżeli coś. Doprowadzi do ich deregulacji w ten sposób, że zaczną bardzo szybko i w dużej ilości produkować swoje białka nieustannie, niezależnie od tego, czy to jest potrzebne, czy to jest niepotrzebne, to mamy do czynienia z niekontrolowanymi podziałami. I tak naprawdę, wtedy, kiedy zepsute są te hamulce, czyli antyonkogeny, odpowiedzialne za to, żeby wtedy, kiedy podziały komórkowe nie są potrzebne, to je wstrzymywać, no to efekt jest taki sam. To prowadzi do tego, że takie komórki uszkodzone dzielą się bardzo, bardzo szybko i w bardzo niekontrolowany sposób i tak naprawdę przez cały czas. Najgorsza sprawa, że takie komórki najczęściej nie umierają, bo komórki nowotworowe mają to do siebie, że mają zaburzoną taką właściwość charakterystyczną dla każdej zdrowej komórki, że komórka powinna się w swoim całym życiu podzielić tylko ileś razy a potem ze względu na to, że po prostu gromadzą się błędy w materiale genetycznym, dzielić się już nie powinna. Komórki nowotworowe mają to kompletnie w nosie i dzielą się, gromadząc w sobie kolejne i kolejne mutacje, kolejne i kolejne błędy. I to jest kolejna strasznie ważna właściwość nowotworów. To nie jest tak, że wtedy, kiedy już powstał nowotwór, bo z jednej komórki namnożyło się więcej i więcej i więcej, może to nawet być guz, to nie jest tak, że wszędzie w tych komórkach wszystkie mutacje są dokładnie takie same. Taka kompletna deregulacja tego, co dzieje się z naprawą materiału genetycznego, z podziałami komórkowymi, z rozrostem komórek, prowadzi do tego, że taki nowotwór często nie jest jednorodny. W jego obrębie będą się gromadziły bardzo różne mutacje. Oczywiście źródło jest jedno, bo najczęściej to się wszystko zaczyna od jednej, zniszczonej pod względem funkcjonowania genetycznego komórki, ale potem to jest po prostu efekt lawinowy. Doprowadza do tego, że komórek Uszkodzonych jest coraz więcej i więcej i więcej, i są uszkodzone na coraz więcej sposobów. Ważnym rozróżnieniem, jeżeli chodzi o typy nowotworów, jest to, że często mówi się, że można mieć nowotwór złośliwy albo łagodny. Napiszemy N, jak nowotwór, i napiszemy złośliwy lub łagodny. To bardzo ważny podział. Nowotwór złośliwy od łagodnego różni się następującymi cechami. Nowotwór złośliwy to jest taki nowotwór, który właśnie najczęściej bardzo szybko rośnie i często ma też zdolność do tego, żeby wydostać się z tkanki, z której pochodzi przedrzeć się przez naczynia krwionośne czy naczynia limfatyczne i jest zdolny do tego, żeby roznosić się po całym organizmie, bo jeżeli takie komórki, które są zmutowane, dostaną się do naszego układu krwionośnego czy do naszego układu limfatycznego, to mogą zawędrować w zupełnie inne części naszego ciała. Wtedy może dojść do przerzutów, jeżeli taka komórka zdoła się wkraść w obręb jakiejś innej tkanki, na przykład przechodząc z wątroby, powiedzmy, do naszej kości ręki. Natomiast nowotwory łagodne zazwyczaj są znacznie mniej różniące się od komórek, które je otaczają to znaczy, nie są tak bardzo pierwotne w tym sensie, że nowotwór złośliwy bardzo często przypomina Komórki macierzyste, w tym sensie, że jest bardzo niezróżnicowane są te komórki, zdolne do nieustannych podziałów. Natomiast jeżeli chodzi o nowotwory łagodne, to one często trochę mniej różnią się od komórek, które je otaczają. Nie dochodzi do tak szybkich podziałów komórkowych, i nie mają najczęściej tej zdolności, żeby wydostawać się poza obręb tkanki. W której powstały. Powiedzmy, że tutaj będzie taki nowotwór łagodny. One często są otorbione to znaczy otoczone taką błoną, która powoduje, że po prostu nie wydostają się na zewnątrz i nie będą migrować do innych tkanek. Tak więc nowotwory łagodne są znacznie mniej groźne dlatego, że nie istnieje ryzyko przerzucenia się ich na inne części naszego ciała na inne nasze organy. Natomiast nowotwór złośliwy charakteryzuje się tym właśnie, że będzie miał zdolność do tego, żeby przedzierać się przez naczynia krwionośne, przez naczynia limfatyczne i jego komórki będą mogły rozprzestrzeniać się po całym organizmie. Charakterystyczne jest też dla niego to, że on się będzie bardzo często różnił morfologicznie, czyli pod względem swojego wyglądu, pod względem swojego funkcjonowania od komórek, które go otacza, otaczają i będzie jeszcze dodatkowo Przenosił się, mówimy wtedy o naciekaniu, na inne tkanki, które są obok. Będzie po prostu wnikał w nie i rozrastał się coraz bardziej i coraz bardziej. Wiesz już teraz po dzisiejszym filmie, że tak naprawdę nowotwory to jest efekt tego, że coś jest nie w porządku z naszym DNA. Coś się w nim stało takiego, że geny, które. Powinny doprowadzać do produkcji odpowiednich białek, są uszkodzone i jeżeli są uszkodzone w takich kategoriach, o których dzisiaj opowiadaliśmy to może dochodzić do niekontrolowanych podziałów komórki, niekontrolowanego wzrostu i tego, że takie komórki nowotworowe coraz bardziej różnią się od tego, jak powinny wyglądać ze i jak powinny funkcjonować, ze względu na to, z jakiej tkanki pochodzą. Bardzo ważnymi cechami nowotworów, oprócz tych, o których już dzisiaj mówiłam, jest to, że mają one zdolność do powodowania, że wokół nich zaczynają się gromadzić, rosnąć. Nowe naczynia krwionośne. Dzięki tej podstępnej właściwości nowotwór doprowadza do tego, że jest świetnie odżywiony, dlatego że tak naprawdę dostarcza się do niego dużo więcej składników odżywczych właśnie razem z krwią, niż normalnie by to było, gdyby to była zdrowa, dobrze funkcjonująca tkanka. Tak więc nie dość, że zabiera miejsce, że się rozpycha, że nacieka na inne tkanki, to jeszcze dodatkowo doprowadza do tego, że jest super odżywiony. W porównaniu do tkanek, które znajdują się wokół niego. Jak widzisz, powody powstawania nowotworów, czyli te uszkodzenia materiału genetycznego, które leżą u ich podłoża, są bardzo, bardzo różne. Dlatego nie możemy znaleźć jednego prostego leku na nowotwory. Gdybyśmy wiedzieli, że za każdym razem to jest gen taki i taki, należący na przykład do protoonkogenów, to sprawa byłaby dużo łatwiejsza ale tych uszkodzeń DNA, które prowadzą do powstawania nowotworów, jest strasznie dużo i to jest właśnie problem. Ale wszystkie terapie, te, którymi posługujemy się najczęściej walcząc z nowotworami, uderzają w ich wspólną cechę. Uderzają w cechę, która polega na tym, że nowotwory po pierwsze szybko rosną, a po drugie namnażają bardzo szybko swoje komórki. I właśnie najczęściej stosowana w leczeniu nowotworów chemioterapia i radioterapia dokładnie uderzają w takie populacje komórek, które się super szybko dzielą i super szybko rosną i konsumują bardzo duże ilości materiału energetycznego czyli po prostu składników odżywczych, konsumowanych z naszej krwi. Na koniec powiem Ci jeszcze dwie ważne rzeczy, które powinieneś pamiętać o nowotworach. Nowotworem nigdy nie możesz się zarazić. Nie jest to tak, jak w przypadku, kiedy na przykład mamy grypę, wirus, którego możemy przenieść z jednego człowieka na drugiego, kiedy na siebie nawzajem nakichamy. Nowotwory to są komórki naszego własnego organizmu, tylko takie, z których replikacją DNA albo jakimiś innymi właściwościami DNA, innymi genami stało się coś nie w porządku i dlatego właśnie może to doprowadzić do powstawania tkanki nowotworowej, potem guzów, ewentualnie przerzutów. Nie mogę ja tobie oddać swojego nowotworu, ani ty mi. Tak więc kiedy stykamy się z ludźmi chorymi na raka, nie musimy się absolutnie bać tego, że możemy się od nich zarazić. Ostatnią ważną kwestią jest to, że nawet jeżeli mamy nowotwór, nawet jeżeli zdarzy się tak w naszym życiu, że na niego zachorujemy i będzie on w innych komórkach niż nasze komórki rozrodcze, to nie ma szans, że przekażemy go swojemu potomstwu. Owszem, są takie, Powody zachorowania na nowotwory, które są w każdej komórce naszego ciała, są po prostu takie mutacje, z którymi możemy się urodzić. Ale największa część nowotworów powstaje już w czasie naszego życia. Z powodu różnych czynników niektóre komórki w naszym ciele po prostu się psują, ale jeżeli są to nasze komórki somatyczne, czyli wszystkich organów naszego ciała, całego naszego ciała, nie komórki rozrodcze, to nowotworów nie przekażemy swojemu potomstwu. To wszystko jeżeli chodzi o nowotwory. Do usłyszenia następnym razem.